Zbudowany przez włoskich inżynierów i oddany do użytku w 1905 roku wiadukt w Lewinie Kłodzkim. Tak wygląda w dzień, a tak nocą. Dzięki staraniom samorządowców nabiera blasku. W piątek 11 czerwca dokonano technicznego odbioru zainstalowanej iluminacji. Wszyscy długo wyczekiwaliśmy na ten moment i w końcu się udało. Dzisiaj ma miejsce protokolarny odbiór inwestycji od wykonawcy, od firmy Zestifos i myślę, że efekt jest lepszy niż oczekiwaliśmy nawet. Koszt inwestycji wyniósł około 350 tysięcy. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z gminą czeską Nowy Hradek w ramach współpracy transgranicznej Interleg 5A. Jest to oświetlenie LED-owe jak najbardziej. Na co dzień będzie to podświetlenie naturalne, kolor biały, natomiast okazjonalnie sądzimy, że w weekendy właśnie będzie to podświetlenie w kolorze. I dzisiaj chcemy pozostawić na weekend w kolorze. Nie możemy używać tutaj dwóch głównych kolorów, przeznaczonych dla kierowców, czerwonego i zielonego. Dlatego te kompozycje, te możliwości są nieco ograniczone. Wszystko oczywiście w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, który czuwał nad całym projektem. Jeszcze zapytam od tej strony wykonawczej, czy tutaj wszystko poszło zgodnie z planem? Tak, wszystko poszło zgodnie z planem, sprawnie, szybko, jesteśmy naprawdę zadowoleni z firmy. Kłopot był z takimi warunkami, może nie technicznymi samego umieszczenia opraw, ale pozwoleniami od właściciela obiektu, czyli PKP, PLK. Obiekt jest nad drogą krajową, także uzgodnienia z GDDK, uzgodnienia z drogami powiatowymi, także to trwało w zasadzie od początku lutego do połowy czerwca, trwał okres samych takich uzgodnień. Zamontowaliśmy oprawy z diodami RGB i RGBW sterowanymi systemem DMX. Te oprawy można wysterować w dowolnym kolorze z palety RAL. Zresztą co widać, tutaj panie z urzędu sobie dobierają tutaj sceny w tej chwili. Ładnie. Lepiej niż było? No tak inaczej na pewno niż było. Fajnie, że w końcu udało się coś takiego dopiąć do końca. Bo tak w sumie tak właśnie z tatą rozmawiałem, że na Euro 2012 też była próba takiej iluminacji i w końcu udało się to dopiąć do końca, więc naprawdę krok w stronę czegoś fajnego i atrakcyjnego dla gminy Lewin Kłodzki. Więc jakaś konkretna kompilacja kolorów się podoba? Myślę, że neutralne kolory są taką najlepszą kompilacją. Też nie rozpraszają pewnie tak kierowców, a takie kolory po prostu mają swój urok i nic więcej nie potrzeba. No wiadukt sam się broni swoim po prostu wyglądem i w porządku, fajnie. Jakiś ulubiony kolor, kompilacja? Wszystkie. Też wszystkie. Państwo jesteście mieszkańcami tutaj gminy Lewin? Kłodzka. Specjalnie przyjechaliśmy pooglądać. No fantastyczna rzecz. Ja mogę pogratulować przede wszystkim strasznej takiej upartości i determinacji, żeby zrealizować ten projekt, bo łatwo wcale nie było. Dzisiaj widzimy przedsmak tego, co będzie na stałe, bo dzisiaj odbywają się próby iluminacji, kolorów, zestawów i tak dalej. Nikt już nie ma wątpliwości, iż zabytkowy wiadukt w Lewinie właśnie staje się jeszcze większą atrakcją. Tradycyjnie zapraszamy do odwiedzania i poznawania ziemi kłodzkiej.